Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Dziś poznamy psa, który obserwuje. Może jest to nieco dziwne pojęcie, ale nie ma profesjonalnej elektroniki bez watchdoga. Gdy pod koniec lat 80. przerobiłem ZX Spectrum na sterownik inteligentnego domu, poległem zaraz na wstępie. Jeszcze przed dołączeniem peryferiów wykonawczych, na samym etapie budowania zegara i dołożenia wyświetlacza LCD, okazało się, że od czasu do czasu urządzenie się zawiesza i co najwyżej z wyświetlacza można odczytać godzinę, o której miało to miejsce. Przyczyny były różne, najczęściej związane to było z przepięciami w sieci i mimo zbudowania dobrego stabilizowanego zasilacza z filtrami, działanie komputera nie poprawiło się. Okazało się wówczas, że zabawkowy komputer jest zbudowany zdecydowanie inaczej niż przemysłowe sterowniki, choć oba systemy mogą wykorzystywać te same elementy. Już klon Spectrum Timex, a jeszcze bardziej CA80, polski komputer czy raczej komputeropodobny produkt, o lata świetlne wyprzedzał niezawodnością poczciwe Spectrum i wielu twórców tego komputerka używało go w formie budzika i sterownika różnych urządzeń. I tak w zasadzie można było, ale nadal istniało ryzyko, że podczas burzy czy jakichś innych losowych zdarzeń urządzenie mogło się zawiesić albo zresetować. Jak sobie radzić z takimi sytuacjami? Jak żyć? Zagadnienie możemy podzielić na dwie części. Po pierwsze, potrzebujemy czegoś, co w razie katastrofy przywróci nasze urządzenie do życia. Po drugie, potrzebujemy sposobu, by urządzenie wróciło do życia tak jak chcemy, a nie tak jak chce ono. Zacznijmy od końca, bo tutaj będzie prościej. W przypadku komputera sprzed 35 lat po resecie wyświetlał się napis powitalny i koniec. Bez wklepania kodu zmuszającego do zaczytania programu z kasety, komputer był martwy, choć żywy. W przypadku Arduino oczywiście startuje szkic siedzący w pamięci i problemu nie ma. Acz można go stworzyć, jeśli po starcie wymaga się jakichś ręcznych nastaw, na przykład ustawienia czasu. Trzeba o tym pamiętać i tak całość zorganizować, jeśli to możliwe, by po resecie system działał, jakby nic się nie stało. Czyli na przykład zegar delegować do osobnego modułu, a ustawienia trzymać w pamięci nieulotnej. Ale tego dziś omawiać nie będę, bo to zależy już od rozwiązań konkretnych. Przejdźmy do pierwszego zagadnienia, czyli sposobu na to, by zawieszony system odwiesić i powołać do życia. Naturalnym byłoby użycie jakiegoś sztucznego oka mającego oko na całość i sztucznej ręki wciskającej reset. I trochę tak to działa. Powstała analogia do pieska pilnującego interesu. Piesek siedział sobie grzecznie, karmiony regularnie. Ale gdy zbyt długo nie pojawiała się pełna miska, cierpliwość zwierzęcia była wystawiona na próbę. Do czasu, aż naprawdę zgłodniał, oświadczając to całemu światu głośnym szczekaniem. Ideę nazwano watchdogiem i wygląda to tak. Obok mikroprocesora czuwa układ licznikowy, możliwie prosty i niezawodny, z własnym taktowaniem, w ogóle maksymalnie niezależny od wszystkiego. Układ ten zlicza ustaloną liczbę impulsów i w chwili przekroczenia tej wartości wystawia sygnał, który resetuje pilnowany mikroprocesor. Nie miałoby to sensu, jeśli watchdog nie miałby także wejścia zerującego licznik, zanim ten się przepełni. Po co? By mikroprocesor mógł się bronić przed próbą zresetowania. Program musi być tak napisany, by zanim dojdzie do przepełnienia licznika watchdoga, wysłać do niego sygnał zerujący. Gdy program się zawiesi, sygnał ten nie zostanie wysłany, więc watchdog wyśle sygnał resetu
i mikroprocesor zresetuje się, zbierając się do kupy i powróci do pracy. Teraz szczypta teorii. Jak dużo czasu dać mikroprocesorowi na marudzenie? To już zależy od konkretnej sytuacji i możliwości samego watchdoga, bo zwykle dysponuje on niewielką paletą czasów. W przypadku sterowania silnikami, siłownikami i w ogóle mechaniką, czasy te powinny być krótkie, nawet sięgające milisekundy. W tak krótkim czasie niekontrolowane ruchy raczej nie wyrządzą szkód, ale już ramię robota spawające karoserię samochodu, puszczone w tak zwane maliny na całą sekundę, może zrobić straty idące w tysiące. Lecz gdy myślimy o inteligentnym domu i na przykład rozsuwaniu rolet, kilkusekundowa zwiecha nie zrobi problemu. Po prostu jasno zrobi się kilka sekund później. Zatem czas ten dobieramy z sensem, pamiętając, że im jest krótszy, tym dokładniej trzeba przeprowadzać analizę co do potrzeb zerowania licznika. Drugi problem, jaki należy rozwiązać, to miejsce w programie, w którym licznik trzeba zerować. Zwykle nie jedno, co za chwilę zobaczymy. Trzeba przeanalizować cały program i znaleźć te miejsca, w których mikroprocesor może utknąć na dłużej. Jakie to będą miejsca? Choćby czekanie na puszczenie wciśniętego klawisza. Albo przesunięcie siłownika o tyle, o ile ma się przesunąć. Jeśli zadbamy o zerowanie watchdoga wszędzie, z wyjątkiem choćby jednego takiego miejsca, program będzie się resetował za każdym razem, gdy się tam znajdzie. Najgorzej będzie, gdy resety pojawią się tylko czasem. Na przykład w pewnych przypadkach siłownik zdąży przesunąć się tak jak chcemy, a innym razem będzie bardziej obciążony i jego podróż potrwa dłużej. Na tyle długo, że watchdog nie dostanie sygnału zerującego i system zostanie zresetowany. Trzeba po prostu to wszystko logicznie przemyśleć. Gdzie nie wolno wstawiać procedur zerujących? W przerwaniach. Przerwania absolutnie nie służą do tego, by w nich pozostać na czas dłuższy niż to jest niezbędne. Tam nie ma żadnego oczekiwania na stany nieokreślone. Jeśli coś pójdzie źle, można utknąć w przerwaniach, a gdyby tam znajdowała się procedura zerująca, system działałby w najlepsze, nie działając. Watchdog chroni także przed utknięciem w przerwaniach, w których zaistniała sytuacja, która zaistnieć nie powinna. Notabene prawie zawsze jest to winą programisty. No i trzeba uważać z usypianiem układu, bo wówczas pewne jego fragmenty po prostu nie działają do czasu wybudzenia. Jeśli ten czas przekroczy czas wymagany do wyzerowania watchdoga, także wpadniemy w pętlę niekończących się resetów. No to skoro wszystko już wiemy, zapraszam do konkretów. Ach, jeszcze jedno. Historycznie układ watchdoga był osobnym układem scalonym, podłączanym do resetu mikroprocesora. Dziś każdy mikrokontroler ma taką strukturę zatopioną w obudowie i nie trzeba już niczego dokładać. W pierwszym przykładzie weźmiemy na warsztat nasz ostatni program. Przypomnę, że był to w zasadzie moduł czegoś większego, w którym stworzyliśmy prostą klawiaturę włączającą i wyłączającą cztery przekaźniki. Zrobimy sobie teraz pewną modyfikację, nazwijmy ją szkoleniową, a dlaczego to się zaraz okaże. Ponieważ na płytce edukacyjnej mam jeszcze piąty przycisk, do tego nie koliduje mi on z płytką przekaźników, wykorzystam go do psucia programu, dosłownie. Zatem dołączam go do listy definicji i określam typ portu. Teraz najważniejsze, biblioteka obsługująca watchdoga. W zasadzie można się tam odwołać ręcznie, bo to tylko rejestr, ale Arduinowa filozofia preferuje biblioteki. Sposób pracy z watchdogiem jest prosty i składa się z dwóch elementów. Aktywowania go i zerowania w czasie krótszym niż czas jego zadziałania. Zwykle podczas aktywacji określamy ów czas. Tutaj są to 2 sekundy. Dla tej biblioteki przewiduje się 10 różnych czasów do wyboru od 15 milisekund do 8 sekund. Istnieje jeszcze możliwość zawieszenia działania watchdoga, jeśli byłaby taka potrzeba, ale ja tutaj tego nie będę używać.
Włączyłem zatem mechanizm i teraz muszę koniecznie zadbać o wysłanie sygnału zerującego, bo inaczej po 2 sekundach czeka mnie reset. Dopisałem więc na końcu pętli tę instrukcję i teraz periodycznie watchdog jest zerowany. A program działa sobie jak należy. No dobrze, wierzymy na słowo, ale możemy tak sprawdzić, czy to w ogóle działa. Wbrew pozorom zawiesić Arduino jakimś sygnałem ze zewnątrz wcale nie jest tak prosto, a czekanie na wielką burzę z piorunami może być nużące. Ale od czego są cwane sposoby? Przyda mi się teraz 5 przycisk, który nie będzie niczego robił, tylko trwał w pętli bez końca, dopóki nie zostanie puszczony. Dopisujemy procedurę, kompilujemy program i proszę. Możemy sobie włączać przekaźniki, diody się zapalają, a teraz naciskamy wspomniany przycisk i trzymamy go. Po 2 sekundach nagle wszystkie przekaźniki się rozłączą. Dlaczego? Zadziałał watchdog. Zresetował nam mikrokontroler, a jak widać po resecie wszystkie przekaźniki mają się wyłączyć. Czyli mechanizm działa. Ale zaraz, przecież to samo stanie się, gdy będziemy trzymać dłużej jakikolwiek inny przycisk. Trochę to do bani, bo w ten sposób zbyt leniwie operując panelem sterującym możemy wywoływać resety. Trzeba program zmodyfikować. A konkretnie należy w każdym miejscu, w którym następują nieokreślone zatrzymywania się programu na skutek np. zbyt długiego trzymania wciśniętego przycisku, wprowadzić procedurę zerującą watchdoga. Zatem zamiast czekać na puszczenie pstryczka, teraz jeszcze czekając będziemy zerować nasz układ czuwający. Przeniosłem ten fragment do podprogramu, ponieważ jego treść jest wspólna dla wszystkich 4 przekaźników. Pozostawiłem jednak obsługę 5 pstryczka, by po kompilacji sprawdzić, jak to wszystko działa. Okazuje się, że teraz już trzymanie przycisków związanych z przekaźnikami nie wywołuje resetu. Jeśli już pobawimy się tym, można będzie usunąć obsługę 5 przycisku, ona tylko służyła tym testom. Tak na marginesie, wcześniejsze rozwiązanie wcale nie jest skazane na porażkę. Przecież tak możemy ukryć sposób na wymuszenie resetu długim trzymaniem przycisków sterujących. Acz 2 sekundy to trochę mało, możemy jednak ten czas zmienić na 4 bądź 8 sekund. Biblioteka pracuje z mikrokontrolerami 8-bitowymi AVR. A co, gdybyśmy chcieli przesiąść się na nowe Arduino Uno R4? Ależ proszę, wystarczy wybrać tę bibliotekę i lekko zmienić składnię. W tym przypadku najdłuższy czas przekracza 5 sekund, ale za to najkrótszy schodzi do milisekundy. Każda rodzina mikrokontrolerów pracuje z własnymi bibliotekami i należy je dobierać na bieżąco.